Znamy szczegóły procesu beatyfikacyjnego polskiej lekarki i misjonarki Wandy Błońskiej. Inauguracja procesu nastąpi 18 października w Poznaniu. Doktor Wanda Błońska, nazywana matką trędowatych, ponad 40 lat spędziła w Ugandzie, oddając się służbie chorym i potrzebującym. Zmarła 27 listopada 2014 roku, mając 103 lata. Była szczególnie oddana także Kościołowi, dlatego że bycie lekarzem traktowała także jako służbę duchową, służbę dla Boga. Mówiła, że misjonarz, lekarz to człowiek, który leczy zarówno ciało, jak i duszę. W przyszłym miesiącu, dokładnie 18 października w Poznaniu, zainaugurowany zostanie jej proces beatyfikacyjny, proces na szczeblu diecezjalnym. Zgodę na rozpoczęcie procesu wydał prefekt Watykańskiej Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych.